Pracownik dobroci w Opolu, już trwają przygotowania do świąt wielkanocnych. Część mazurków już jest upieczona, część jeszcze się piecze, ale święta wielkanocne to nie tylko mazurki, to również baby wielkanocne i wiele innych pyszności. Wasze mazurki są inne. Co przygotowujecie jeszcze na święta wielkanocne i w czym tkwi sekret waszych zupełnie innych i przepysznych mazurków? Sekret tkwi w tym właśnie, że przygotowujemy je na tradycyjnych składnikach. Jest to masło. Masło, mąka, do wypełnienia używamy własnoręcznie robionej konfitury, czekolady belgijskiej i te składniki właśnie decydują o tym, że są one tak dobre. Mazurki również wykonujemy w wersji bez nabiału i bez glutenu dla osób, które mają alergię, także również one znajdą u nas szeroki wybór propozycji świątecznych. W naszej ofercie znajdzie się również sernik z owocami i malinowym mascarpone. Mamy też szarlotkę z bitą śmietaną na kruchym cieście i ciasto czekoladowe z kremem kajmakowym. A baby wielkanocne, drożdżowe baby wielkanocne, w czym tkwi sekret dobrej babki i czy też robicie takie? Robimy baby, właśnie nabijamy je czekoladą, owocami i skórkami z owoców. Także są mocno czekoladowe, aromatyczne i te smaki tutaj się fajnie też łączą, także jest to fajna opcja na świąteczny stół. Są one bardziej w stylu włoskim i bardzo ładnie się prezentują na stole świątecznym. No i pieczywo. Pieczywo też jest nieodzownym elementem, jeśli chodzi o święta, właściwie każde, ale zwłaszcza wielkanocne, bo to śniadanie wielkanocne w końcu. Jaki chleb najlepiej do tych jajeczek, czy na przykład tak jak dawniej robiony chleb u was na zakwasach, czy jakie pieczywo jakieś specjalne na Wielkanoc szykujecie? Na Wielkanoc polecamy chleb kaszubski, czyli tradycyjny chleb wyrabiany na ziemniakach i maślance. Jest on wilgotny, duży utrzymuje swoją wilgotność, jest smaczny. Mamy też chleb jak dawniej, czyli na zakwasie. Jest bardzo długo wyrasta, jest wypiekany w piecu opalanym drewnem. Także te dwa chleby polecamy tutaj, zwłaszcza na świąteczne stoły. To życzymy wspólnie z pracownią dobroci wesołych i smacznych świąt wielkanocnych.